Tytuł kursu: Elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł: Pojęcia z zakresu mikroekonomii. Tytuł wideokastu: Konsument na rynku. Dzień dobry. Bez względu na miejsce i czas jesteśmy i będziemy konsumentami. Bez względu na zasobność portfela i wiek stanowimy podstawowy cel działania tak małych jednoosobowych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji. Spróbujmy zdefiniować, jak zachowuje się klient, co wpływa na jego decyzje, ale najpierw wyjaśnię Państwu, kto to jest konsument. Definicja pojęcia konsument znajduje się w artykule 22 Kodeksu Cywilnego. Jego treść wskazuje, iż konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem w potocznym rozumieniu jest osoba, która konsumuje lub nabywa dobra oraz usługi. Można określić konsumenta także jako ogniwo występujące na samym końcu łańcucha ekonomicznego. Takie rozumienie terminu konsument prezentuje również Sąd Najwyższy, który w jednym ze swych orzeczeń określił konsumenta jako spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek, użytkownika. Warto zaznaczyć, iż można się także spotkać z zamiennie używanym pojęciem konsumenta, pojęciem klienta. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach konsument jest atakowany ze wszystkich stron działaniami marketingowymi. Ulotki, reklamy w radiu i telewizji, kolorowe centra handlowe. Producenci konkurują ze sobą, walczą o każdego klienta. Producenci chcą wzbudzić w nas chęć posiadania ich produktu. Klient jest często zagubiony. Wydaje się, że idzie do sklepu, by zrobić zaplanowane zakupy, jednak ponad połowa społeczeństwa kupuje pod wpływem impulsu. W większości sklepów cały wystrój jest zaprojektowany przez specjalistów od marketingu. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego przy kasach ustawiane są półki ze słodyczami? Na przykład po to, by zainteresować nimi znudzone dzieci czekające z rodzicami w kolejce. Niestety, jak pokazują fakty, jesteśmy bardzo podatni na działania marketingowe. Kupujemy rzeczy, których często nie potrzebujemy. Ile razy kupiłeś ciuchy, które założyłeś tylko raz? Chcemy mieć modne ciuchy, nowe, szybkie samochody. Nie chcemy być gorsi. Najbardziej podatne na marketing są niestety dzieci, które nie rozumieją, że nie zawsze wszystko można kupić. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.